Spójrzmy teraz na zadanie kolejne. Tutaj będziemy rozwiązywali nierówność, a następnie mamy zapisać rozwiązanie tej nierówności w postaci przedziału. Czyli tak, jeżeli chodzi o tą lewą stronę nierówności, to tutaj zauważcie, że mamy wzór skróconego mnożenia. Tak, może tutaj troszkę wyżej podjedziemy, to będzie ten wzór. A odjąć b do kwadratu, no i otrzymamy a kwadrat, odjąć 2ab, dodać b kwadrat. Czyli to sobie możemy tutaj zastosować. Mamy zatem a do kwadratu, czyli 3 kwadrat to 9. Odjąć 2 razy a razy b. I dodać b kwadrat, czyli 2x do kwadratu. To pamiętajcie, że podnosimy do kwadratu i liczbę, i literkę. Czyli 2 do kwadratu to 4, x do kwadratu to x kwadrat. No i to sobie zapiszmy. Natomiast jeżeli chodzi o prawą stronę, no to to też będzie wzór skróconego mnożenia i to będzie ten wzór. A odjąć b razy a plus b, z czego otrzymamy a kwadrat odjąć b kwadrat, ale na razie musimy sobie tak ładnie zapisać ten drugi nawias, żeby było a odjąć b i tutaj a plus b. Czyli zawsze zamieniamy ten nawias, w którym mamy dodawanie. Ponieważ dodawanie jest przemienne, czyli możemy zapisać, że mamy 2x dodać pierwiastek z 3 i już teraz faktycznie mamy ten wzór. No dobra, tutaj sobie wykonajmy mnożenie, czyli mamy 9, odjąć 2 razy 3, 6 razy 2, 12x plus 4x kwadrat. A teraz tutaj zgodnie ze wzorem otrzymamy a kwadrat, czyli 2x do kwadratu to 4x kwadrat, odjąć b kwadrat, czyli odjąć pierwiastek z 3 do kwadratu, to będzie 3. W kolejnym kroku przeniesiemy wszystkie wyrazy na lewą stronę, czyli mamy 9 odjąć 12x plus 4x kwadrat, odjąć 4x kwadrat i dodać 3. Jest to mniejsze bądź równe 0. Redukujemy wyrazy podobne. No i mamy tak, minus 12x, 9 plus 3 to będzie 12 i w kolejnym kroku 12 przeniesiemy na prawą stronę. Czyli mamy tak, minus 12x jest mniejsze bądź równe minus 12. Żeby wyznaczyć x, musimy obie strony podzielić przez liczbę, która przy tym x się znajduje. Czyli obie strony dzielimy przez minus 12, ale ponieważ dzielimy przez liczbę ujemną, to ten znak pamiętajcie, żeby odwrócić. Czyli x będzie większy bądź równy, minus 12 przez minus 12 to będzie 1. No i mamy rozwiązaną nierówność, ale zapiszmy rozwiązanie w postaci przedziału. Czyli najpierw to sobie możemy narysować. Czyli tak, zaznaczę jedynkę. Kółeczko będzie zamalowane, bo mamy znak większy bądź równy. No i liczby większe są po stronie prawej. Zobaczcie. No i teraz przedział. X należy od jedynki domkniętej, bo kółeczko jest zamalowane, do plus nieskończoności. No i to będzie nasza odpowiedź.